byłem normalnym człowiekiem, który prowadził normalne życie. W 2012 roku spotkałem człowieka, który powiedział, że Bóg jest dobry. Ja powiedziałem sam do siebie, że to nieprawda jest, że Bóg jest dobry, bo gdyby był dobry, to miałbym inne życie, nie bałbym się. Nie stresowałbym się tak cały czas, nie drżałbym o swoją pracę, czy mam pracę, czy będzie dobrze w moim życiu. Nie bałbym się, czy moje dzieci będą zdrowe, czy one odniosą sukces. I ja nie wiedziałem, co tak naprawdę jest prawdą. On powiedział, że Bóg jest dobry. Ja słyszałem, jak każdy z nas w tym świecie, w tym kraju, że Bóg jest osobą, ale to nic dla mnie nie znaczyło. Nie spotkałem się z Bogiem, dlatego że tak naprawdę zostałem oszukany przez system tego kraju, tej religii, która tu jest panująca. Ja zapragnąłem spotkać tego Boga, tak jak On powiedział, że Bóg jest osobą. Ja do tego Boga zawołałem, okej, ktoś kłamie, albo kłamstwem jest to, co mówili mi 30 lat, albo kłamstwem jest to, że On tego Boga spotkał, jest szalonym człowiekiem. Ja powiedziałem do tego Boga, Boże, ja chcę Cię spotkać. I wiecie co, 2 tygodnie tak do Niego mówiłem, chcę Cię spotkać. I On do mnie przyszedł. Ja Go nie widziałem, ja Go nie słyszałem. Ale w środku poczułem, że jestem pustym człowiekiem. Że czegoś mi brakuje. Że jakaś 1/3 mnie nie istnieje. I wiedziałem, że coś ze mną jest nie tak. I ja poszedłem wtedy do Niego i powiedziałem, w ogóle coś jest ze mną nie tak. Coś w ogóle, czegoś mi brakuje. A On wtedy mi powiedział, że brakuje Mu Boga. Ja wtedy podjąłem decyzję, że chcę się z Nim spotkać. Wiecie, w ogóle Boga się spotyka na podstawie decyzji. Ja tamtego dnia podjąłem decyzję, że Jezus Chrystus jest moim Panem i moim Zbawicielem. I wiecie co? Od tamtego dnia zmieniło się wszystko w moim życiu. Ja przestałem się bać. Zacząłem odważnie decydować. I to nie jest coś takiego, że wszystko szło mi prosto, ale miałem siłę, miałem moc, która do tej pory nie istniała w moim życiu. I wiecie co, to jest dla każdego. To nie jest coś takiego, że są wybrani. Bóg w ogóle nie ma względu na człowieka. Każdy może zostać zbawiony, tylko kwestia jest decyzji. Jeśli nie podejmiesz decyzji, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem, nic się w Twoim życiu nie wydarzy. Ja od tamtego dnia, od 2012 roku, mam życie pełne sukcesów. Mam coraz więcej pieniędzy. Jestem coraz bardziej szczęśliwym człowiekiem. Nie dlatego, że robię to w własnych siłach, ale dlatego, że poznałem Ojca, i który mnie w każdej kwestii wspiera. Jestem zdrowym człowiekiem i niczego mi brakuje.